wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za tą reklamę Uniwersytetu. Darmową zresztą. Także, proszę Państwa, po tym ostatnim wykładzie pana doktora Mentzena, tak powiedziawszy, mówienie o tym, że przedsiębiorca jest opoką dobrobytu, może wyglądać dziwnie. Tak powiedziawszy, jak się zastanowiłem, to powinienem dodać do tego, heroiczny przedsiębiorca jest opoką dobrobytu. No jeżeli pada słowo opoka, to w naturalny sposób nasuwa się ten sławny cytat z Nowego Testamentu, który wydaje mi się pasuje do tego, co będę chciał Państwu powiedzieć. Wystarczy zamienić słowo Piotr na przedsiębiorca i Kościół na dobrobyt i to będzie dosyć dobrze pasowało. Ale zacząć chciałbym od pewnego pytania, eksperymentu. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że macie dwie możliwości i gdzie chcielibyście żyć. Czy 400 lat temu, będąc bajecznie bogatym człowiekiem, czy współcześnie żyć, będąc normalnym pracownikiem z przeciętnym wynagrodzeniem lub nawet płacą minimalną. Proszę Państwa, zróbmy głosowanie. Kto jest za pierwszą opcją, być bajecznie bogatym 400 lat temu? Czy są tacy, którzy by chcieli żyć? Jedna osoba, dwie. Proszę się nie wstydzić, to trzy. A kto jest za tym, że będzie wolał żyć współcześnie za płacę niewielką? Większość. To jest optymistycznie, bo do tego będę Was chciał przekonać, a w takim układzie nie będą te argumenty musiały być tak bardzo decydujące. Jest takie miejsce, gdzie w internecie, gdzie jest opisany jeden dzień z życia Ludwika XIV. Dzisiaj było odwołanie do Ludwika XIV i to jest taki dobry przykład tej pierwszej opcji, kiedy 400 lat temu człowiek, jeden z najbogatszych ówczesnych ludzi, mógł sobie pozwolić na w zasadzie wszystko. Na zasadzie wszystko. Ja tylko fragment tutaj przedstawiłem, jak to wyglądał poranek u króla, kiedy został obudzony przez kamerdynera. Potem wchodziły po kolei służby, myły, goliły, przygotowały śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Jak się szacuje, o poranku służyło mu około 100 osób. Tak naprawdę wymarzona sytuacja. Każdy by chciał być tak obsłużony, wydawałoby się. W związku z tym zastanówmy się nad tym, jaka jest zaleta tego bycia bogatym 400 lat temu. Oczywiście wtedy, można powiedzieć, ma ogromną liczbę ludzi, którzy mu służą, ma pałace, po których może podróżować, może posiadać ogromne połacie ziemi, gdzie może sobie polować i używać życia. No i pomyślmy o czymś, co ekonomiści nazywają kosztem alternatywnym, mianowicie, a czego nie miał? Czego nie miał, a co mają obecnie, w zasadzie mamy, każdy z nas ma do dyspozycji. Mianowicie tutaj każdy z nas mógłby setki różnych rzeczy wskazać. Tutaj jest pewna lista, oczywiście niewielka, tego, czego nie miał Ludwik XIV. To nabrało pewnego przyspieszenia i to będę chciał Państwu też pokazać. Ostatnie 100 lat. 100 lat temu jeden z najbogatszych ludzi na świecie, John D. Rockefeller, bardzo się cieszył z posiadania roweru. Rower był wtedy bardzo drogi i posiadanie tego roweru było pewnym wyznacznikiem także bogactwa, wyznacznikiem statusu społecznego. I tak jest nieraz, nawet obecnie. Ja pamiętam, jak w 70-tych latach kończyłem studia i mieliśmy też studentów z Wietnamu, którzy razem z nami kończyli studia w 76 roku i wracali do Wietnamu. I tam ich marzeniem było zabrać ze sobą do Wietnamu dwie rzeczy. Rower i maszynę do szycia. To rower jest pewnym wyznacznikiem, na pewnym etapie wyznacznikiem statusu, wyznacznikiem bogactwa. I teraz pomyślmy 100 lat później,
tak prawdę powiedziawszy, każdy z nas może sobie pozwolić na rower znacznie lepszy, znacznie bardziej zaawansowany pod względem technologicznym, za ułamek naszej pensji, za ułamek tego, co zarabiamy. Pan pokazuje, kosztuje jakieś 6 tysięcy złotych. No to ten może tak, ale i jeżeli pana... No to 12 tysięcy może pan zarabia, to może za pół pensji sobie kupić. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, no to tutaj oczywiście nie jest to wymysł współczesności, ten przedsiębiorca i ta cecha, którą nazywamy przedsiębiorczością, była obecna od zarania cywilizacji, zarania dziejów. Tutaj jest taka krótka opowieść, która wydaje mi się pokazuje pewną istotną cechę tej osoby, którą nazywamy przedsiębiorcą. Co się wydarzyło bardzo, bardzo często. W tamtym okresie, w starożytnej Grecji, jednym z towarów, który był przewożony i podlegał intensywnemu handlowi, była soda naturalna. Używana była jako środek piorący. I bardzo często wydarzało się tak, że ci marynarze musieli się zatrzymać na plaży, żeby sobie przygotować posiłek. No i jak to na plaży, bardzo często nie ma kamieni, które by można byłoby położyć i na tym garnek pod ogniem, żeby na ogniu ten garnek postawić. I w związku z tym wykorzystywali bardzo często właśnie te bloki soli naturalnej. I bardzo często właśnie pod wpływem ognia, pod wpływem soli, ten piasek zamieniał się w takie drobiny szklane. I to bardzo często umykało uwadze tych marynarzy, którzy handlowali, którzy przewozili tą sól. Najprawdopodobniej pewnego razu jakiś jeden z marynarzy zauważył te drobiny szklane, skojarzył, że to jest ogień, to jest sód i piasek. Bardzo prawdopodobne, że wrócił do domu i zaczął eksperymentować. I doszedł do wniosku, że można zacząć wytwarzać szkło, przeźroczystą substancję, która może być bardzo użyteczna. I w ten sposób stał się przedsiębiorcą. Tym właśnie tą jedną z cech przedsiębiorcy, o której będę starał się mówić, to jest właśnie możliwość skojarzenia, możliwość zauważenia czegoś, co umykało uwadze innych ludzi. W związku z tym bardzo dziwnie, jak ja usłyszałem, jak swego czasu Stiglitz dostał Nagrodę Nobla za to, że wykazał, że jest asymetria informacji, no to jest przecież istota przedsiębiorczości. To, że jedni wiedzą co innego niż inni. Ta asymetria informacji jest czymś normalnym, naturalnym. I tutaj mi się przypomniało, ostatnio, dwa lata temu czytałem bardzo ładną książkę Urbanka o matematykach lwowskich, Genialni. I tam Banach czy Mazur bardzo często dochodzili do pewnych wniosków, które zapisywali gdzieś tam na karteczkach, ale tego nie publikowali. Bo uważali, że to jest tak proste, tak oczywiste. Dopiero potem okazywało się za parę miesięcy, że jakiś Francuz, Anglik czy Niemiec opublikował to jako wielkie, wielkie osiągnięcie. Także dla ekonomistów szkoły austriackiej istnienie asymetrii informacji jest czymś normalnym i naturalnym. Jeżeli mówimy o przedsiębiorcy i o przedsiębiorczości, bardzo często w niemalże większości publikacji występuje taka sekwencja. Jak będę starał się pokazać, trochę błędna. Wszyscy zaczynają od tego, żeby mówić o tej przedsiębiorczości i o przedsiębiorcy, od Richarda Cantillona, który napisał ten sławny esej, który uważany jest często za proto-austriacką publikację. Potem mówi się o Jean-Baptiste Seyoux, który kontynuował rozważania Cantillona i uznał przedsiębiorczość i przedsiębiorcę jako konieczny czynnik, który należy uwzględnić w rozważaniach i mówi nawet o tym czwartym czynniku. No i oczywiście
Kolejnym etapem rozważań nad przedsiębiorczością to jest dzieło Josepha Alois Schumpetera, jego publikacja przede wszystkim z 1912. Niektórzy datują to na 1911 po niemiecku, która ukazała się po angielsku w 1935 roku, Teoria rozwoju gospodarczego. To, co chciałbym pokazać, to, że ta przedsiębiorczość i przedsiębiorca byli zauważani nie w ostatnich 200-300 latach. Tak prawdę powiedziawszy, w kulturze europejskiej ta przedsiębiorczość obecna jest co najmniej od przełomu pierwszego i drugiego tysiąclecia. Pani doktor Czaja, która jest na sali, wyda w niedługim czasie książkę na temat przedsiębiorcy na przestrzeni dziejów. Tam to doskonale jest to opisane i tam między innymi jest przedstawione to, o czym za chwileczkę powiem, ale przed tym, jak mówimy o tej sekwencji, nie ma niestety Arka Sieronia wspomnianego tutaj. On mi się nie pochwalił, jak pisał doktora do mnie, że napisał pracę licencjacką pod tytułem Funkcja przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej w 2010 roku. Ja w internecie nic nie ginie, w związku z tym znalazłem tę pracę i polecam, bardzo ładnie napisana, chociaż jak widzicie, to jest kopia tabeli pod względem redakcyjnym fatalnie zrobiona. I tutaj wyraźnie należałoby poprawić. On spojrzał na te funkcje przedsiębiorcy w takich trzech wymiarach. Przedsiębiorca jako i teraz jako, jaka jest jego rola i funkcja oraz jak wpływa na gospodarkę. Ja nie będę tutaj analizował tego, bo nie mamy czasu, ale Arek też zaczyna od Cantillona, kończy na Schumpeterze poprzez Seya. No, jest Austriakiem, w związku z tym dodał Misesa i dodał Kirznera. I chciałbym się skupić na tych dwóch osobach, Schumpeterze i Kirznerze, i wykazać pewne istotne różnice, po to, żeby zwrócić uwagę na to, że niezależnie od tego, kto się zastanawia nad tym, kim jest przedsiębiorca, bardzo często popełnia błąd takiej jednowymiarowości. Tak prawdę powiedziawszy, wszyscy, którzy tutaj są wymienieni, mają po części rację, kim jest przedsiębiorca. Oczywiście z punktu widzenia teoretycznego trzeba dokonać pewnej idealizacji, ale najistotniejsza różnica pomiędzy koncepcją schumpeterowską i kirznerowską jest, jeżeli chodzi o tą osobę przedsiębiorcy, w kategoriach jego wpływu na bieg procesów gospodarczych. Dla Schumpetera przedsiębiorca utożsamiany jest z kimś, kto wprowadza jakąś nowość, jest innowatorem. Natomiast dla Kirznera tym przedsiębiorcą jest ta osoba, o której wcześniej mówiłem w kontekście tych Greków. Zauważają przedsiębiorcy to, co umyka uwadze innych i wykazują się pewną czujnością. W związku z tym w koncepcji schumpeterowskiej ten przedsiębiorca doprowadza do tego, że gospodarka odchodzi od stanu równowagi. Tutaj ta kreatywna destrukcja schumpeterowska oczywiście się kłania. Natomiast u Kirznera ten przedsiębiorca działa w kierunku dochodzenia do stanu równowagi. Wydaje mi się, że obydwie koncepcje należałoby połączyć i o tym sobie za chwileczkę powiemy. Ale jeżeli chodzi właśnie o to zauważenie roli przedsiębiorcy, to nie są ostatnie 200 czy 300 lat. Pani Czaja się doszukuje także u starożytnych Greków. Wydaje mi się, że najistotniejszy przełom w rozumieniu roli przedsiębiorcy dokonał się w pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia. Wydaje mi się, że właśnie w tamtym okresie, w pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia, nastąpiła pewna przemiana intelektualna, zmiana mentalności ludzi. Można powiedzieć, że nastąpiła pewna osobliwość intelektualna i całkiem inaczej zaczęto patrzeć na rolę człowieka, rolę jednostki i pewnym podsumowaniem tamtego okresu jest dzieło świętego Bernardyna ze Sieny,
który najprawdopodobniej w oparciu o pewne obserwacje rzeczywistości zaczął opisywać tego przedsiębiorcę, jaki on jest, kim on jest, jaką ma funkcję i jakie ma te cechy dobrego przedsiębiorcy. On zwraca uwagę na to, że tak jak wśród przedsiębiorców, tak samo jak wśród ludzi, tak samo wśród przedsiębiorców mamy złych i dobrych ludzi, że dobry i zły przedsiębiorca występują i chodzi o opisanie tego, jakie cechy przyświecają temu dobremu przedsiębiorcy, który służy rozwojowi. Proszę zauważyć, że święty Bernardyn ze Sieny bardzo współcześnie rozumiał, czym jest gospodarka. On kontynuował oczywiście te osiągnięcia scholastyków, a zwłaszcza szkoły z Salamanki z XIII i XIV wieku. I ta gospodarka jest rozumiana właśnie w tym samym duchu, jak u scholastyków, u przede wszystkim reprezentantów szkoły z Salamanki. Wyróżnił trzy typy przedsiębiorców. Ja nie będę już opisywał ich, bo jest jeszcze bardzo wiele do powiedzenia, ale proszę zauważyć, że wśród to wyróżnienie tych trzech typów już pokazuje, że Bernardyn, święty Bernardyn doskonale rozumiał pewne etapy w procesie wytwórczym, że musimy wyróżnić tych, którzy wytwarzają, tych, którzy dokonują transportu, przenoszą te towary z miejsca na miejsce oraz tych, którzy przechowują i oferują hurtowników i detalistów. I po raz pierwszy, aż dziw bierze, że tak mało odwołań jest do świętego Bernardyna ze Sieny, on wyróżnił cztery cechy dobrego przedsiębiorcy, które są obecne u Cantillona, u Seya, u Schumpetera czy u Kirznera. Znowuż nie mam czasu na to, żeby długo opowiadać o tym, ale chciałbym zwrócić uwagę, żeby się zainteresować. W sieci można znaleźć sporo publikacji. A jednym z pierwszych, który to opisał, to oczywiście Rothbard w swojej historii myśli ekonomicznej. Przede wszystkim ten przedsiębiorca powinien wykazać się starannością i celowością. On pisał oczywiście po łacinie, stąd te określenia łacińskie. W jakim sensie? No w tym sensie, że powinien zbierać jak najwięcej informacji o cenach, o zapotrzebowaniu, o możliwości zdobycia różnych towarów i usług, po to, żeby mógł dokonać odpowiedniej kalkulacji ekonomicznej. Czy mu się to opłaca, czy mu się nie opłaca. Powinien wykazać się odpowiedzialnością i troskliwością nie tylko o biznes, nie tylko o ten interes, ale także o pracowników. O to, żeby ci pracownicy chcieli u niego pracować, o swoją rodzinę i swoich najbliższych. I zwrócił uwagę na to, co umyka tak prawie zawsze bardzo często współczesnym, że ten przedsiębiorca to jest taki człowiek, który haruje. Bardzo często, jak jeszcze was nie było na świecie, większości z was przynajmniej, za PRL-u, ludzie mieli za złe tym tak zwanym badylarzom, że ich stać na różne rzeczy, że mogli wyjechać sobie do Bułgarii, na Krym, na wakacje. I kuło ich, tych zwykłych, normalnych ludzi, to była też i propaganda z tym związana, że ci ludzie, popatrzcie, oni się bogacą. O tym bogactwie jeszcze też parę słów powiem. Nikt nie widział tego, że ci badylarze wstawali bardzo często o 3., 4. nad ranem, jechali, zabierali towar, przywozili do tego swojego sklepiku i oferowali. Nikt tego nie zauważał. Bernardyn zwraca uwagę na to, że dobry przedsiębiorca to jest człowiek, który pracuje bardzo ciężko. No i to, co jest już bardzo współcześnie brzmi, co tak prawdę powiedziawszy umknęło nawet uwadze Cantillona. Mianowicie to, że prowadząc interes, ten przedsiębiorca bierze na siebie ryzyko porażki. I to podejmowanie ryzyka jest czymś istotnym. No, tutaj muszę skończyć, bo czas biegnie. Proszę Państwa,
To, że w średniowieczu, tym późnym średniowieczu istniały pewne warunki do rozwijania właśnie przedsiębiorczości, świadczą chociażby jeszcze nazwy, które niekiedy możemy czytać, jak jedziemy sobie po polskich drogach i po Polsce. Bardzo często na przedmieściach, bardzo często miast możemy przeczytać Ligota Piękna, Ligota jakaś tam albo Wola czy Wolizna. To jest zaszłość i o tym warto też sobie uzmysłowić, że tak jak Mateusz mówił, Machaj dzisiaj, że to naprawdę wiele zależy od tego, jaka jest historia, jaka jest przeszłość, chociaż może końcowy rezultat jest bardzo, bardzo zbliżony. I ta ligota, taka definicja, którą można znaleźć między innymi w internecie, to osada założona na surowym korzeniu, czyli po prostu na ugorze. I tam ci właściciele dawali ulgi dla tych ludzi, którzy się chcieli osiedlić i tam żyć, pracować i robić biznesy. Generalnie ligota albo igota oznaczała pewne możliwości zwolnienia z opodatkowania. Tak powiedziawszy, to jako żywo wypisz, wymaluj, jest koncepcja wolnych stref gospodarczych, które współcześnie są takie tak popularne. Ja od wielu, wielu lat mówię, jeżeli tak tych kilkanaście czy kilkadziesiąt stref wolnych gospodarczych są korzystne dla polskiej gospodarki, to dlaczego nie zrobić jednej wielkiej strefy gospodarczej? I tak powiedziawszy, można byłoby w tym duchu powiedzieć, że zamieńmy nazwę Rzeczpospolita Polska na Ligota Polska i wtedy byłoby znacznie, znacznie, znacznie lepiej. To zresztą widać także w innych językach, chociażby w niemieckim tutaj dokładnie ten sam duch sprzyjania przedsiębiorczości jest widoczny. I kim jest przedsiębiorca? Przedsiębiorca jest, tak jak chciałbym podkreślić, od tego zacząłem, pewną centralną osobą, na której zbudowana jest gospodarka, a także i dobrobyt. Ale to jest taki czysty, kirchnerowski, powiedzmy, przedsiębiorca. Nazywam to osobowością i mówię o trzech rodzajach osobowości, które mogą istnieć w różnych kombinacjach w jednej osobie. To wszystko ze sobą współgra. Oczywiście najpełniejszym przedsiębiorcą, w takim najszerszym słowa tego znaczeniu, jest osoba, która jest jednocześnie wynalazcą, osoba, która wykorzystuje ten wynalazek, tak jak u Schumpetera, wprowadzając go w życie i staje się innowatorem, oraz ma pieniądze na to, żeby te idee swoje rozwinąć, czyli jest kapitalistą. Prawda? Tutaj przykładów możemy podawać mnóstwo. Oczywiście takim najsławniejszym jest Thomas Alva Edison, Henry Ford. Miałem przygotowanych kilkanaście slajdów o Henry Fordzie, bo to jest fascynująca postać, zwłaszcza w kontekście takiej poglądu, że Henry Ford to był taki pazerny ekonomista, który tylko myślał o zysku. Nic bardziej błędnego. O Thomasie Alvie Edisonie za chwileczkę parę słów powiem. Ale mogą występować pewne różne kombinacje, na przykład wynalazca i przedsiębiorca. I takim, wydaje mi się, dobrym przykładem, jeżeli mówię o Edisonie, to w naturalny sposób mogę przywołać Nikolę Teslę, który był wynalazcą, który starał się te swoje wynalazki wprowadzać w życie, ale niestety jego się pieniądze nie trzymały. On musiał zawsze szukać kogoś, jakiegoś kapitalistę, inwestora, który by w to zainwestował. I trzecia możliwość, kombinacja, to jest przedsiębiorca i kapitalista. I według mnie tutaj Steve Jobs jest takim dobrym przykładem. I tu jest pewien mit, że Steve Jobs był innowatorem. On tak naprawdę nic nie wymyślił.
On doskonale umiał zorganizować, namówić, nakłonić. I Steve Wozniak, tak prawdę powiedziawszy, jego kumpel, był tym innowatorem, z którego, który robił wiele rzeczy nowych. A Steve Jobs potrafił to doskonale wykorzystać. I takim przykładem, o którym za chwileczkę też parę słów powiem, osoba, która najprawdopodobniej nie jest wam znana, George Mitchell. Czy ktoś słyszał o George'u Mitchellu? A, Janek słyszał. Dobrze, bardzo dobrze. To sprawdzisz, czy mówię prawdę. I teraz się zastanawiałem, czy możemy wskazać osobę, która jest takim czystym przedsiębiorcą w rozumieniu kisznerowskim. Trudno znaleźć to w takim powszechnym życiu, ale jest jedna osoba, mianowicie pan Kazimierz Szumański, sławny bułeczkarz z Przemyśla. Jeżeli ktoś nie czytał, nie słyszał, to proponuję, żeby się zainteresować tą postacią. W 2000 roku ukazał się piękny reportaż w Rzeczpospolitej o panu Kazimierzu Szumańskim oraz na stronie Telewizji Polskiej, tam na Video On Demand, na VOD, można znaleźć filmik o Kazimierzu Szumańskim. Ja niestety, ja bym z chęcią godzinę opowiadał wam o tym. Ja przejrzałem ten reportaż jeszcze raz dzisiaj, jak jechałem tutaj do Wrocławia i za każdym razem, kiedy czytam o Kazimierzu Szumańskim, to mnie to wzrusza. Łezka wokół się pojawia. To jest człowiek, który jest takim, według mnie, typowym przedsiębiorcą kisznerowskim, w tym sensie, że on niczego nie wynalazł. On nie miał pieniędzy, ale zauważył, że można zrealizować swoje cele. On był rymarzem i jeździł z Przemyśla do Stubne, do stadniny koni. No i jak to zwykle zabierał ze sobą jedzenie, a że wstawał bardzo wcześnie rano, to zabierał ze sobą pachnące bułeczki i otwierał to, jedząc swoje śniadanie, i te bułki pachniały. A w Stubnie nie było możliwości kupienia świeżego pieczywa. I ludzie powiedzieli mu: słuchaj, przechodzisz koło piekarni, kupujesz sobie, to kup mi i mnie. Prawda? On powiedział: dobrze, to mogę kupić. I tak zaczął przywozić coraz to więcej tych bułek, coraz większe zamówienie miał. W którymś momencie zlecił uszycie dwóch worków takich ceratowych, gdzie woził te bułki. To było kilkadziesiąt, a nawet kilkaset nawet bułek i rogali, które on zebrał i woził, rozwoził. No i w którymś momencie na jednym z posiedzeń takiej organizacji, która w okresie stanu wojennego zainicjowana była i potem funkcjonowała w 80. On zaczął to w 82 roku. Patriotyczny ruch odrodzenia narodowego. Tam zaczęto dyskutować, że ktoś tutaj spekuluje, wykupuje pieczywo, należy się tym zainteresować. I żona policjanta doniosła, że jest taki pan Kaziu, który tutaj wykupuje. No i milicjant zarządził śledztwo i któregoś dnia, jak on już miał tę ogromną liczbę tych bułek, wsiadał do autobusu, bo jeździł autobusem. A co ciekawsze i warto podkreślenia, był człowiekiem schorowanym po Hajnym Medinie, był po prostu kaleką. I doszedł do wniosku, że to jest dobry moment na to, żeby zebrać fundusze, żeby wreszcie kupić sobie małe mieszkanko, żeby zrealizować ten swój cel, mieć swoje własne mieszkanko. On woził te bułki i mówił, ile one kosztują. Nigdy nie mówił, a ile należy zapłacić. I proszę zauważyć, to też jest pewna cecha człowieka, który naturalne zachowanie, że jeżeli ja od kogoś coś kupuję i dostaję to po nawet potencjalnej cenie takiej, jaką on zapłacił, to ja odczuwam pewien imperatyw, że ja muszę mu coś dać za fatygę, prawda? I dawano mu za tą fatygę dodatkowe pieniądze i w ten sposób on zaczął zbierać na te swoje wymarzone mieszkanie. No i żeby już niedługo nie opowiadać, został oskarżony o spekulację. Przesiedział kilka miesięcy w więzieniu, dostał 2 lata w zawieszeniu,
zarekwirowano mu wszystkie pieniądze, które miał, a wyliczono mu, że zarobił ogromne pieniądze. Zresztą jak on harował, to świadczy oczekiwana, taka czy szacowana liczba bułek, które w ciągu tych trzech lat, od 82 do 85 roku przeniósł, to jest ponad 300 tysięcy bułek i około 80 tysięcy rogali on przewiózł i ludzi zaopatrywał. Ludzie byli zadowoleni. Potem była rewizja jego wyroku, zwrócono mu te pieniądze, ale to dłuższa historia. Ale co ciekawsze, jest też jedna ważna cecha, którą warto w tym momencie powiedzieć. Mianowicie, po raz pierwszy w swoim życiu, jak sam pan Kazimierz mówi, ludzie zaczęli go doceniać. Ludzie byli przyjaźni, mówili: panie Kaziu, dzięki temu, że on zaoferował im coś, ludzie zaczęli patrzeć na niego w innym świetle, inaczej go rozumieć, i on poczuł ten szacunek ludzki po raz pierwszy w swoim życiu. Tomasz Alva Edison, oczywiście tutaj długo nie trzeba mówić, zaczął od ten swój biznes od wynalezienia żarówki i konsumowania tego wynalazku. Co właśnie ciekawe, on przekopał Dolny Manhattan, zelektryfikował go za swoje własne pieniądze. Dopiero potem, jak już ten interes się rozwijać, to korzystał z innych finansistów, z innych źródeł finansowania. Jedną z pierwszych firm, jaką założył, było w 1880 roku, niemalże w momencie, kiedy wynalazł tą żarówkę. Skończyło się to tą firmą General Electric, gdzie on zebrał wszystkie te swoje spółki, które przez wiele lat powstały. I tak prawdę powiedziawszy, General Electric jest jedyną firmą, która od 1912 roku nadal jest w liście tych spółek w Dow Jonesie. Wszystkie inne wypadły, a General Electric nadal pozostał. Jeżeli będę miał czas, to jeszcze do General Electric się odwołam. I właśnie o Mitchellu. Bardzo często właśnie to, że zawdzięczamy komuś ogromne zasługi, jest niewiadome, nieznane, a tego, i tutaj o tym optymizmie, o którym była mówiona, po prostu brakuje. Tego powinno być znacznie więcej w telewizji, w mass mediach, i postać Mitchella jest tutaj taką dobrym przykładem. Ludzie od lat 50. 60. próbowali znaleźć metodę ekstrakcji gazu i ropy naftowej z łupków. Bardzo szybko się zniechęcili i jedną z niewielu osób, a praktycznie chyba jedyną osobą, która uparła się, że doprowadzi do tego, żeby z tych łupków ten gaz i tą ropę wydobyć, był właśnie Mitchell. Wyłożył ogromne pieniądze, nie był innowatorem, on dawał inżynierom pieniądze, mówi: macie to opracować. Udało mu się w 1998 roku opracowani w jego firmie taką metodę. No i wszyscy żyliśmy tymi łupkami także i w Polsce. Oczywiście to są szacunki. Szacunki pokazują, że dzięki temu, że była możliwość w Stanach Zjednoczonych wydobycia tej ropy, zaoferowania dużej ilości ropy, uniezależnienia się od dostawy ropy z krajów OPEC, ta cena ropy gwałtownie mogła spaść, ilość tej ropy dostarczanej, podaż była bardzo duża. Szacuje się, że społeczeństwo amerykańskie zyskało w ciągu tych pierwszych 15 latach około bilion dolarów. Nie musieli wydawać na tą drogą ropę. W skali całego świata jest to też jeszcze znacznie więcej. Można powiedzieć tak, i to jest istota działania przedsiębiorczego. My bardzo często błędnie patrzymy na tych, o jacy oni są bogaci, ale w porównaniu z tym, co zyskuje społeczeństwo, to jest niewielka część. Tak było w przypadku Mitchella i tak jest w przypadku każdej działalności przedsiębiorczej. William Nordhaus w 2004 roku opublikował taki artykuł, w którym dokonał pewnego szacunku, jaki jest zysk z wprowadzania innowacji
przez przedsiębiorców, dla samego przedsiębiorcy i dla społeczeństwa. I wyszło mu zadziwiająca proporcja, że jeżeli byśmy mieli całość tych zysków, to jest 100%, to około 3% z tych zysków przypada temu przedsiębiorcy, a 97% przypada społeczeństwu. I teraz zastanawiam się, dlaczego ten przedsiębiorca ma taką opinię, o której za chwileczkę sobie powiemy. Właśnie ten wizerunek przedsiębiorcy, który jest serwowany od maleńkości, od tych lektur szkolnych, o których za chwileczkę sobie powiemy, poprzez to, co jest przedstawiane w różnego rodzaju filmach i to, co jest przedstawiane także w dyskusjach w mass mediach, jest dalekie od prawdy. W latach 80. dokonano takiej bardzo rzetelnej analizy filmów, które były wyświetlane w 50 programach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych w najlepszym czasie antenowym. Wyniki były szokujące. Ja nie będę wchodził w szczegóły, ale generalnie rzecz biorąc, ta postać przedsiębiorcy była malowana w jak najczarniejszych barwach. Ponad połowa szefów przedsiębiorstw, które pojawiły się w tych filmach, zajmowała się nielegalnymi praktykami, oszczerstwami, mordercami. Ciężka praca przedsiębiorców i menedżerów ośmieszano jako chorobliwy pracoholizm, a przede wszystkim pokazywano, popatrzcie, on pracuje, ale tak prawdę powiedziawszy, to on znacznie więcej szkody robi swojej rodzinie, najbliższym, bo on dla nich po prostu nie ma czasu. A poza tym, nawet jeżeli ten Ford wprowadza tą linię produkcyjną, co zresztą było widać było najbardziej u Charlie Chaplina Nowe Czasy, on dehumanizuje warunki pracy, dehumanizuje człowieka, prawda? Suma summarum, jeżeli byśmy tak połączyli to, te wszystkie cechy, o których analizowano, znaczy nielegalne albo oszukaństwo, albo przestępstwo, a w najlepszym razie śmieszną, to w 97% taka negatywna wizja była. Parę lat temu świętej pamięci Janek Winiecki poprosił nas, żebyśmy napisali eseje i w takiej książce zostało opublikowane Droga do dobrobytu. Jednym z tych esejów, które tam są publikowane, jest esej Joanny Papuzińskiej pod tytułem Przedsiębiorca w literaturze, czyli sukces potępiony. Papuzińska dokonała analizy książek literatury polskiej w ostatnich mniej więcej 200 latach i doszła do podobnego wniosku jak w latach 80. ci, którzy analizowali filmy, że ten przedsiębiorca, nawet jeżeli jest pracowity, energiczny i zamożny, to zawsze musi się jego życie, jego działalność zawodowa kończyć klęską. Nie ma czegoś takiego, żeby przedsiębiorca to była osoba szczęśliwa. I tutaj oczywiście te przykłady Wokulskiego, czy tych młodych ludzi z Ziemi Obiecanej, a nawet u Dąbrowskiej Niechcica Noce i Dnie są tutaj takim dobrym przykładem. Dlatego nie dziwi mnie ten rysunek, który jest ilustracją, nie w książce, ale w publikacji takiej internetowej do Papuzińskiej, bo jeżeli ten młody człowiek, to dziecko w szkole jest uczone na tego typu lekturach, a do tego jeżeli jeszcze dodamy coś przeciwnego, to znaczy pokazanie obrazu biedy, a bieda najczęściej przedstawiana w tej literaturze jest biedą niezawinioną przez tych, którzy są po prostu biedni. No? To nie bez powodu tutaj ten rysownik powiedział, że napisał w tym dymku dziecko po przeczytaniu tych lektur, mówi, że jak dorosnę, chcę zostać biedakiem. No? Tutaj właśnie ten optymizm, o którym było mówione, musi istnieć, żeby właśnie ten przedsiębiorca był osobą godną naśladowania. I teraz bardzo króciuteńko, to jest powtórzenie pewnych rzeczy, które wcześniej mówiłem, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie ma czegoś takiego, że tu i teraz naraz pojawia się coś radykalnie nowego. Tutaj jednak historia odgrywa istotną rolę i ten kapitalizm to jest taki długi ewolucyjny proces i tak naprawdę zawsze ten kapitalizm, który znamy w ostatnich 200 czy 300 latach, to korzeni
tego kapitalizmu trzeba szukać w pierwszych wiekach tego drugiego tysiąclecia. I tutaj są takie trzy dokumenty, żeby pokazać, że nie tylko ta strona materialna, ale ta mentalna, ta zmiana mentalna, zmiana nastawienia jest bardzo istotna i kluczowym było opublikowanie, podpisanie przez króla Jana Magna Carta, Wielkiej Karty Wolności w 1215 roku. Po raz pierwszy w historii cywilizacji powiedziano królu, nie wolno ci wszystkiego. Musisz z nami pewne rzeczy konsultować, radzić się i dostać naszą aprobatę. Oczywiście to nie było dla całego społeczeństwa, to baronowie, ci najbogatsi mieli wpływ na to, ale furtka została otwarta na poszerzenie tych swobód gospodarczych. Tu są pewne przykłady z Magny Carty. Potem stało się zwyczajem w Anglii, że każdy król musiał podpisać Magna Carta. Wersje się zmieniały, ale istota pozostała. Kluczowym było ogłoszenie, i to jest znowu historia warta opowiedzenia dłuższego, mało znana, tak zwanej bezkrwawej rewolucji albo rewolucji chwalebnej w 1688 roku. Pokłosiem tego było podpisanie karty praw, Bill of Rights, w 1689 roku i umocnienie parlamentaryzmu brytyjskiego. I proszę zauważyć, musiało upłynąć około 100 lat, mniej więcej 3-4 pokolenia, żeby pokłosie tego było widoczne w sferze realnej, w gospodarce. To, że wystąpiła po raz pierwszy w tak szerokim zakresie rewolucja przemysłowa w Anglii, to jest bezpośrednie pokłosie Wielkiej Karty Praw, a wcześniej Magna Carta, a po drugiej stronie Atlantyku oczywiście Deklaracja Niepodległości z tym słynnym jego, że nie całość jest tutaj widoczna, nie wiem dlaczego. Dobrze. Myśmy tutaj bardzo króciuteńko, bo znowuż chciałbym więcej na ten temat powiedzieć, ale myśmy stracili okazję historyczną, żeby wejść na tą ścieżkę industrializacji i doszlusować do tych najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Mało znany fakt. W 1505 roku król Aleksander został zmuszony do podpisania konstytucji w Radomiu, która legła u podstaw prosperity w XVI wieku. Nic o nas bez nas, można by powiedzieć takie podsumowanie tej konstytucji, oczywiście potem artykuły henrykowskie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja bardzo się śmieję, jak ktoś mówi, że takie jakieś nasze działania obecnie rządu czy kogoś cofną nas o 500 lat, prawda? To akurat jest strzał kula w płot, bo w tym okresie, właśnie w XVI wieku, Polska należała do jednych z najbardziej rozwiniętych i bogatych krajów w Europie. Niestety pod koniec XVI wieku i w XVII wieku straciliśmy tę możliwość, ale to dłuższa historia dlaczego. Parę takich danych historycznych, to Angus Madison zebrał dane historyczne i w takim bardzo długim okresie czasu. To jest bardzo charakterystyczne. My znowu żyjemy tymi ostatnimi 200-300 latami, ale chciałbym zwrócić uwagę, że ten proces wzrostu gospodarczego, dosyć ułomny miarą PKB na osobę, rozpoczął się w pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia. Wolny, bo wolny, ale jednak widoczny, prawda? Tutaj warto na to zwrócić uwagę. A potem przyspieszenie ogromne w końcu XVIII, XIX i XX wieku. Jak na tym tle wyglądają Chiny? Chiny straciły tę okazję. One też na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia weszły na ścieżkę rozwoju gospodarczego, ale w XIII-XIV wieku to państwo stało się scentralizowane. Centralną postacią był nie przedsiębiorca, a mandaryn, taki urzędnik cesarski, i rozwój Chin został zahamowany na wiele stuleci. Oczywiście u podstaw tego rozwoju leżą innowacje,
ale związane to są właśnie z tymi pewnymi dokumentami, jak na przykład Magna Carta. Ja nie będę wchodził w te szczegóły, nie będę opowiadał innowacji, bo to jest miejsce na osobny wykład, ale warto powiedzieć sobie, że jeżeli patrzymy na te innowacje, to prawie wszystkie, albo większość tych innowacji została dokonana przez Chińczyków. I teraz pytanie, a dlaczego nie znalazło tam dobrej gleby na to, żeby te wynalazki rozkwitły i stały się innowacjami i zmieniły życie społeczne? A w Europie się, która zapożyczyła te wynalazki, to doskonale sprawdziło. O tym za chwileczkę sobie powiem. No i te kolejne innowacje, o których nie będę mówił. Ta wyjątkowość rozwoju Europy Zachodniej, i to znowuż trochę powtarzam ten wykład, który pół roku temu albo rok temu miałem, ale nie wszyscy go może słuchali, tak bardzo króciuteńko, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo jeszcze sporo mam do powiedzenia, nie chciałbym przedłużać, ojejku. Przede wszystkim poszanowanie wolności jednostki i indywidualizm, to jest pokłosie chrześcijaństwa. Tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, to co było obecne w Wielkiej Karcie Praw, poszanowanie rządów prawa i element konkurencji. W tym sensie, że ja, jeżeli coś zarabiam, to mam prawo do owoców mojej pracy. Konkuruje. Ta konkurencja jest nie tylko na poziomie firm, ale także pomiędzy państwami, królestwami czy księstwami, o czym za chwileczkę sobie powiemy. Nie bez przyczyny w właśnie XII, XIII, XIV wieku zaczęły rozwijać się w Europie uniwersytety. Pomysł, tak powiedziawszy, arabski. Czyli taka krytyczna dyskusja uniwersytecka, sceptycyzm i rozwój nauki, to jest znowuż kolejny krok ku temu, czy budowanie pewnego otoczenia instytucjonalnego dla przedsiębiorcy, żeby mógł się wykazać swoją aktywnością. No i to praktyczne zastosowanie wyników badań. W żadnej innej cywilizacji w tak dużym zakresie nie myślano. Ja prowadzę badania, ja prowadzę te swoje rozważania po to, żeby ewentualnie wykorzystać to w przyszłości, w praktyce. Rozwój miast i urbanizacja, rozwój rzemiosła, no i właśnie tego wzrost znaczenia zysku i przedsiębiorczości, o tym, co mówiłem. To wszystko. Dlatego o tym mówię, nie można jednowymiarowo patrzeć na jakiekolwiek zjawisko. Trzeba patrzeć na to w perspektywie wielu wymiarów i to wszystko złożyło się na wyłonienie kapitalizmu w taki, jaki znamy w ostatnich 200 latach. Teraz bardzo szybko takie kilka map. Proszę zauważyć, Europa w 1200 roku, nie wiem dlaczego to nie widać, to jest Europa, która jest zdominowana przez wielkie organizmy. Tam nie ma miejsca dla małych państw. Zaczyna się to zmieniać w XIII-XIV wieku. Proszę zauważyć, że zaczynają się tam pojawiać małe księstwa, państewka, wolne miasta w bardzo specyficznym obszarze. Nie na wschodzie, nie na zachodzie Europy, tylko gdzieś tam właśnie w środku. Te państwa, te księstwa zaczynają ze sobą konkurować i to trwa przez kilka stuleci. To jest pewien trwały proces. Jaki jest efekt tego? Widzimy to współcześnie. Jeżeli popatrzymy, Unia Europejska ma 268 regionów. Jeżeli byśmy policzyli, jaki jest dochód w poszczególnych regionach, to te najbogatsze regiony to są w obszarze takiego tak zwanego niebieskiego banana, prawda? Proszę zauważyć, że to doskonale pasuje do tego, co było w XIV, XV, XVI wieku, tam gdzie te społeczności konkurowały w tym sensie, że mówili przedsiębiorco, aktywny człowieku, naukowcu, przyjedź do nas, my stworzymy ci dobre warunki. Te ligoty, o których mówiłem. To znowuż temat na kolejny wykład, jak by można Europę przyspieszyć ten rozwój europejski, gdyby podzielić tę Europę na 268 konkurujących ze sobą regionów. Powtórzę to, co wcześniej mówiłem w kontekście Chin i Europy Zachodniej. To są w dłuższym okresie czasu, przez 2000 lat, podzielone to na te różne regiony. Znowuż nie widać tego dolnego regionu, gdzie jest świat, Europa Zachodnia.
Europa Zachodnia, proszę zauważyć, że przez pierwsze tysiąclecie niewiele się zmieniło w całym niemalże świecie. Prawda? Nawet gorzej, tak jak mówiłem, w Europie nastąpiło pogorszenie się warunków w stosunku do innych regionów. Ale potem nastąpił powolny rozwój i proszę zauważyć, że Europa zaczyna mieć pewną przewagę nad innymi regionami i wybuch następuje w ostatnich 200-300 latach. Jak ja nieraz pokazuję to studentom, to oni takie słyszę nieraz, ach, bo ja chowam to, pokazuję do tego momentu i oni są zaskoczeni, że ten wykres wybucha w ostatnich 200 latach. To jest ten wykres kija hokejowego, o którym mówił Mateusz Machaj, bo on dobrze oddaje istotę tego, co się wydarzyło z naszą cywilizacją w ostatnich kilku tysiącleciach. Przez wiele, wiele tysięcy lat praktycznie się nic nie zmieniło na tej ziemi. Ostatnie 200-300 lat to jest pewien osobliwy okres w rozwoju cywilizacji. Można powiedzieć, że PKB na osobę nie jest dobrą miarą, ale inne miary potwierdzają to. To już może nie będę, bo nie mam czasu. Inne dane dokładnie to samo pokazują ten rozwój, ale to już nie będę opowiadał. Są inne miary, którymi nie tak łatwo manipulować. Mianowicie średnia długość życia i śmiertelność niemowląt. I jest wykazane, że czym bogatsze społeczeństwo, czym większy dobrobyt, to tym długość życia jest większa, a śmiertelność niemowląt jest coraz to mniejsza. I proszę zauważyć, że przed tymi zmianami w pierwszych stuleciach drugiego tysiąclecia średnia długość życia na całym świecie była bardzo niska, 24 lata. To nie wynikało, że ludzie żyli tylko 20 czy 30 lat. Śmiertelność dzieci w wieku 1, 5 czy nawet 10 lat była bardzo, bardzo wysoka. I pierwsza właśnie Anglia weszła na tą ścieżkę dobrobytu i proszę zauważyć, efekt jest od razu widoczny. Wzrost średniego oczekiwanego czasu życia, znowuż nie widać tego na samej górze, tam jest oczekiwany czas życia w momencie narodzin i zmniejszenie śmiertelności niemowląt. I to jest kontynuowane. Obecnie w krajach rozwiniętych gospodarką czymś normalnym, naturalnym jest, że człowiek żyje do 80 lat, a śmiertelność niemowląt jest na poziomie 1 promila, czy poniżej 1 promila. To zresztą widać tutaj także na tym wykresie. Ten powolny wzrost w Europie, prawie nic nie zmieniło się, jeżeli chodzi o cały świat, o resztę świata, to jest ta żółta linia aż do XIX wieku. No i teraz bardzo szybko też, to znowuż, nie będę opowiadał o tym, bardzo można w sieci ściągnąć książkę Johna Stuarta Milla, gdzie tam te dane są zawarte. One pokazują, jak faktycznie w tym okresie pazernego, krwiożerczego kapitalizmu XIX-wiecznego wyglądało życie w Anglii. W zasadzie wszystkim było lepiej, a nawet te dzieci, które tutaj niestety znowu wycięte są, dzieci przy przędzeniu zarobiły, wzrost tych wynagrodzeń był największy o 160%. To łączyło się z realnymi wzrostami dochodu, bo inflacji w tamtym czasie nie było i miało swój wynik w spożyciu takich różnych produktów. W okresie tych 40 lat spożycie wyraźnie, wyraźnie wzrosło. Znowu nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale to wzrost jest wyraźny. Jedynym produktem, którego spożycie spadło, było kawa z 1,08 funta do 0,89. Ano dlatego, że herbaty zaczęli więcej pić. Herbata na początku XIX wieku i w końcu XVIII wieku, tak prawdę powiedziawszy, była pita w minimalnych ilościach. Dla nas 5 o'clock to jest symbol Anglii. W tamtym czasie ona była bardzo droga. Anglicy pili tą herbatę na parstkach, prawda? Może ja skończę, a potem będziemy dyskutować. Ważne też jest, że nie wzrosło spożycie alkoholu. No. Ludzie, kiedy mają alternatywę, to mówią, a po co ja mam przepić te pieniądze, jak mogę kupić sobie coś pożytecznego. Zresztą my to widzimy także w Polsce po 89 roku.
No i teraz bardzo króciuteńko, to jest jeden z ważnych wykresów, które warto propagować, jak ta bieda została pokonana przez kapitalizm. Znowuż świętej pamięci Janek Winiecki poprosił mnie swego czasu, żebym napisał artykuł pod tytułem Jak kapitalizm jest jedyny system, który wydźwignął ludzkość z biedy. I tutaj widać, można powiedzieć, że tak, ta liczba ludzi biednych w okresie, a tutaj znowu już nie ma, to jest od 1820 roku do 2011 roku, czyli w XIX wieku do mniej więcej pierwszej kwarty XX wieku, ta liczba rosła, ale rosła znacznie wolniej niż liczba ludzi w całym, na całym świecie, prawda? Po 1970-80 roku, proszę zauważyć, mamy eksplozję demograficzną. Paul Ehrlich napisał taką sławną książkę Bomba demograficzna, która stała się taką biblią ruchu zielonych i no, znowu dłużej by można na ten temat powiedzieć, ale po raz pierwszy w historii zaczyna spadać liczba ludzi żyjących na świecie w warunkach ubóstwa. No? To nie bez przyczyny wiąże się z procesem globalizacji, ale to znowuż byłoby więcej o tym powiedzieć. Ten udział ludzi żyjących w ubóstwie wyraźnie spadał, ale przyspieszenie tego jest w ostatnich 30-40 latach. Nie bez przyczyny to jest związane bezpośrednio z procesem globalizacji, wzrostu współpracy, rozwoju gospodarczego i przechodzenie wielu gospodarek Chin przede wszystkim na taki mechanizm rynkowy. To jest wykres, który ja nazywam wielkim oszustwem ONZ. W 2000 roku zostały ogłoszone cele milenijne. Jednym z celów milenijnych było obniżenie udziału ludzi biednych do roku 2015 o połowę. Proszę Państwa, to jest bardzo często występuje proces u polityków. Obserwują pewne procesy naturalne. Proszę zauważyć, że to jest rok, lata 80., 70., wyraźny spadek tego globalnego ubóstwa. I oni krzyczą, my zrobimy wszystko, żeby to zmniejszyć o połowę. Gdyby nic nie robili, faktycznie nic nie robili, to i tak byłoby to osiągnięte, a wzięli ogromne pieniądze za prowadzenie tego. Nawet ta zielona kropka pokazuje, że sytuacja była jeszcze lepsza niż ta oczekiwana, bo to jest ten żółty, to jest prognoza, a ta kropeczka to jest rzeczywista sytuacja. Obecnie ten udział biednych jest już poniżej 10%, a przewiduje się, że będzie na poziomie kilku procent w perspektywie następnych lat. Tu już nie będę wchodzić, to są rozkłady, to już sobie daruję. No i ostatnie trzy slajdy. Proszę Państwa, to jest wykres bezrobocia. Pokazuję go, żeby pokazać, jak bardzo istotnym jest dbałość o małą i średnią przedsiębiorczość. Oczywiście po wprowadzeniu tych reform Balcerowicza, planu Balcerowicza, to bezrobocie urosło. Wydawało się, że od 1993 roku to bezrobocie zacznie spadać i to będzie kontynuowane. I coś się stało w 1997-1998 roku. Ta polska gospodarka w połowie lat 90. stawała się coraz to bardziej etatystyczna. Efektem jest wzrost tego. Proszę zauważyć, że naturalną tendencją byłoby oczekiwać, że to bezrobocie spadnie w perspektywie następnych kilku lat po 1997 roku do poziomu 6-7 naturalnego bezrobocia. Tak się nie stało. To bezrobocie urosło nawet do 20%. A no dlaczego? Dlatego, że w połowie lat 90. Przestano myśleć w kategoriach stworzenia dobrego środowiska dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. No? To jest wykres, który pokazuje, co się wydarzyło w pierwszych latach po transformacji. Liczba tych utraconych miejsc w dużych przedsiębiorstwach była od 1993 roku rekompensowana już przez rozwój tej małej i średniej przedsiębiorczości. Ale po 1997 roku to niestety się skończyło. Dlatego śmieszą mnie tego typu, jak ostatnio wyczytałem, tego typu argumentacje. My tutaj dofinansujemy, jak ostatnio rząd polski dofinansował Mercedesa, żeby stworzyć 100, 200 czy 1000 nowych miejsc pracy. Jeżeli popatrzymy na koszty tego, to gdyby dano te kilkanaście milionów złotych
nie Mercedesowi, ale tym małym i średnim przedsiębiorstwom, to nie stworzono by 100, 200 czy 500 miejsc, nowych miejsc pracy, tylko by w tych małych i średnich przedsiębiorstwach by powstało tysiące nowych miejsc pracy. Prawda? To nie jest tylko przypadłość Polski. To jest także obecne, widoczne także w innych krajach. I tu jest dosłownie sama końcówka. Przepraszam, że przedłużam może. Mianowicie wspomniana dzisiaj już lista 500 największych przedsiębiorstw. Te 500 największych przedsiębiorstw w latach 70. Amerykanie sobie zdali sprawę, że w końcu lat 70. i w latach 80. wejdzie wyż demograficzny na rynek pracy i trzeba coś zrobić, żeby tym ludziom po prostu pomóc. Stworzono dobre warunki do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. To był taki okres, teraz startupy są modne, to był taki okres, kiedy młodzi ludzie chodzili w tamtym czasie dumnie z plakietką PC. To nie było personal computer, bo wtedy jeszcze nie było tak popularne, to było private corporation. Ludzie byli dumni, że zaczęli biznes robić, że otworzyli nową firmę. To miało swój skutek. W 75 roku te duże przedsiębiorstwa, największe, zatrudniały 19% wszystkich zatrudnionych. I proszę zauważyć tutaj te dwie liczby. 86 milionów wtedy było na rynku pracy. W 97 roku już zatrudniały 9%. Ale ze 128 milionów. Proszę zauważyć, że w tym czasie powstało około 45 milionów nowych miejsc pracy. One nie powstały w dużych przedsiębiorstwach, wręcz przeciwnie, one powstały w tych małych, średnich przedsiębiorstwach. I to jest jedyny sposób na to, żeby warunki pracy, rynek pracy dobrze funkcjonował. A te duże firmy, one były duże pod względem obrotów, wielkości zysków i tak dalej, ale zatrudniały coraz to mniej ludzi. Tu jest przykład firm w tamtym czasie, w końcu lat 90. Microsoft teraz zatrudnia znacznie, znacznie więcej, ale wtedy zatrudniał około 9 tysięcy osób. No i ten General Electric, o którym wspomniałem. Proszę zauważyć, że General Electric w podobnym duchu w 1980 roku zatrudniał około 420 tysięcy ludzi. 12 lat później, w 1992 roku, zatrudniał tylko 276 tysięcy osób. Wydawałoby się, że to powinno mieć skutek taki o spadek produkcji, rentowności. Nic bardziej błędnego. W tym czasie, dzięki właśnie odpowiedniej polityce w General Electric, średnia stopa wzrostu firmy mierzona wartością produkcji sprzedanej to było około 10%. Jak tak popatrzę na listę największych gospodarek i największych firm, to widać, że na czele tego rankingu bardzo wiele jest firm właśnie takich dużych jak General Electric. Mój postulat może wydawać się śmieszny, ale to bardzo często powtarzam. Oddajmy Polskę, polską gospodarkę w zarząd takich ludzi jak General Electric i nie będziemy mieć problemu ze wzrostem gospodarczym. Oni to za nas załatwią. Polecam wam książkę, i to już ostatni slajd, Tomasza Woodsa. Ja nie będę czytał tego zeznania sędziwego wtedy człowieka, kapitana Prestona, który był przepytywany przez sędziego, dlaczego w ogóle podjęli walkę z Brytyjczykami, dlaczego walczyli o to. W tej książce Tomasz Woods to w takiej ramce to zawarł. Ważna jest konkluzja tego, co Preston odpowiedział temu młodemu człowiekowi. Ruszyliśmy na nich dlatego, że zawsze o sobie decydowaliśmy. I tak miało być na zawsze, a oni uważali inaczej. Moi drodzy, jeżeli nie odżyje ten duch Amerykanów z przełomu XVIII-XIX wieku, który tak pięknie opisał Tocqueville w Demokracji w Ameryce, kolejna książka, którą polecam, żeby przeczytać, to nie będzie lepiej ani w Ameryce, ani w Europie, ani na świecie. Dziękuję serdecznie.